Zacznę nietypowo, bo na początek będzie kilka słów ode mnie. Chciałam Was bardzo przeprosić, że jakoś tego odcinka nie jest idealna. Nie jest tak, jakbym sobie wyobrażała. Miałyśmy trochę problemów technicznych w czasie nagrania i kiedy już zaczęłyśmy nagrywać, nie zauważyłam w ustawieniach, że dźwięk jest ściągany nie z mojego profesjonalnego mikrofonu, ale z mikrofonu w słuchawkach, który jest no, u mnie nie za dobry. Ale na pewno da się tego posłuchać. Jest tam mnóstwo wartościowych treści i była to super rozmowa, więc jedziemy, ekstra super, dzięki wielkie ten za rozmowę, trzymam kciuki, ja mam jeszcze jedną myśl, którą chciałam rzucić, a którą ty już w sumie zaczęłaś pomyślcie czasem o swoim ciele, nie jak wygląda, gdzie ma rozstępy i co ma grube, a co ma chude ale pomyślcie o swoim ciele, jakie zajebiste rzeczy wasze ciało robi w tej chwili w tym momencie trawi oddycha Krew się tam krąży, i w ogóle, w ogóle ciało jest mega fascynującą rzeczą, jak się regeneruje, jak, jak cały ten organizm żyje. To jest mega fascynujące, więc pomyślcie, co ono dla Was robi, żebyście mogli żyć. Pomyślcie, co fajnego robi, żebyście mogli biegać, że widzicie słońce, macie oczy, czujecie zapachy, czujecie smaki. To jest wszystko Wasze ciało, i Wasze ciało jest zajebiste i robi fajne rzeczy, więc przestajmy się katować i męczyć i nękać po prostu tym, jak wyglądamy, jak byśmy chcieli wyglądać. Cześć, to Zoria Blue i podcast przy Zapalonym Świetle. To podcast o seksualności, intymności i ciele. Otwarcie i bez tabu. E, to ja, może najpierw powiem, jak się poznaliśmy z naszym z moim gościem. Naszym gościem jestem tu sama, to jest mój podcast. Hello, to jest Marta. Cześć Marta? Cześć, hej, witam. Jak, jak wyjaśnię, jak się poznałyśmy, to przy okazji to będzie wstęp do tego, o czym jest w ogóle ten odcinek. Dzisiaj będzie trochę mniej dosłownie o cipkach i penisach i cyckach i seksie będzie bardziej o ciele, bo też chciałabym, żeby ten podcast był o ciele intymności, bo myślę, że to też jest ważne i ważne jest to, jak się czujemy w własnym ciele, kiedy uprawiamy seks. Więc poznałyśmy się tak, że Marta albo twoja siostra może dała post na grupę na fejsie. Kto to, był? e, to była moja siostra, dokładnie, dała post na grupie Quarantine Outfitters Daily a propos mojego projektu Women Body Acceptance. Tak, ja zobaczyłam ten, ten post i Lubię takie różne fajne projekty, jak ludzie mają zajawkę na ciekawe, ciekawe tematy. No i do dziewczyn napisałam. A że nie jestem z Warszawy i w ogóle mieszkam w Pradze Czeskiej, to spotkałyśmy się dopiero teraz na początku października, jak byłam w Warszawie. Na show i na różnych nagraniach podcastu i robiłyśmy, robiłyśmy zdjęcia do tego projektu. Więc e, mam nadzieję, że jak wyjdzie, znaczy jestem pewna, że jak wyjdzie ten podcast, ujrzy światło dzienne, to też się pojawią jakieś te zdjęcia i na pewno podlinkuję cały projekt. E, no, więc tak się poznałyśmy i bardzo dużo gadałyśmy o różnych fajnych tematach, więc stwierdziłam, że trzeba by to nagrać i posłać, posłać świat o to, o czym rozmawiałyśmy. Najpierw powiedz w ogóle o czymś, skąd się wziął pomysł na, na, na ten projekt projekt, jaka jest geneza tego wszystkiego. Jasne, a więc tak, ten projekt Women by the Acceptance zrodził się w mojej głowie tak mniej więcej rok temu na potrzeby mojego dyplomu licencjackiego. A z czego? No właśnie ja studiowałam, bo teraz będę się bronić w lutym, ale ja studiowałam sztukę nowych mediów, a zawsze poruszałam się w fotografii bardziej i no, sztuka nowych mediów no to są różne media, grafika, fotografia, wideo, ale ja znam, że chcę zrobić dyplom fotograficzny, stworzyć album fotograficzny. No i tak się głowiłam, głowiłam, na no jaki temat ja mogę zrobić moją pracę dyplomową. No i w końcu wymyśliłam, że chciałabym zrobić zdjęcia kobiecego ciała. Chciałabym zrobić, tak naprawdę, ja często robię zdjęcia kobietą, więc zaczęłam tak kminić, 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 jak to powiązać w jakiś fajny temat bardziej społeczny, może. No, i wymyśliłam, że zrobię zdjęcia siedmiu kobietom w wieku od 18 do 80 lat, czyli tak co 10 lat. I będą to zdjęcia ich ciała i tego, czy to ciało lubią i czy je akceptują. No i wtedy wyszedł właśnie ten temat akceptacja kobiecego ciała, czyli Women body acceptance. No i tak, zrodziło się to na w ten sposób że zaczęłam po prostu kminić, żeby to nie był taki zwykły projekt, żeby tylko skończyć te studia i w ogóle mieć to gdzieś, tylko żeby to było bardziej społeczne, zaangażowane ze społecznie, żeby, żeby też poznała kobiety i w ogóle taki punkt widzenia tej akceptacji ciała, bo też mam dużo koleżanek, przyjaciółek, mam siostrę, mamy i od zawsze, kiedy pamiętam, rozmawiałyśmy na temat tego ciała. Ja też, wiadomo, każdej kobiecie rozwija się to ciało w czasie dojrzewania i tak dalej, więc no zawsze ja też sama sobie robiłam zdjęcia ciała, no i tak to wszystko zaczęło tak rezonować i dlatego zajęłam się w ogóle tym projektem. No, i oprócz tego, że jest to mój dyplom, no to właśnie z moją siostrą zaczęłyśmy jeszcze bardziej kminić, że w sumie to jest tak fajny temat, że można to rozwinąć jeszcze bardziej o Instagrama, o jakieś warsztaty może. No, i powstał ten Instagram. No, i odzew był tak niesamowity, że kobiety po prostu piszą do nas do tej pory parę maili dziennie mamy, okay. że, że one serio? chcą wziąć udział w projekcie. Tak! No! Więc to, to była taka no, świetna. eh por isso Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny temat, taki aktualny, dlatego kobiety się do nas odzywają. No i więc jakby ja robię sobie ten dyplomik obok, w lutym się bronię, a ten właściwy projekt, który już się rozwinął, robię sama dla siebie i też dla kobiet i umawiam się tak naprawdę. Mam już trzy, słuchaj, sesje tygodniowo, nawet cztery, no i robię zdjęcia kobietom. Czyli wyszłaś teraz poza ten pierwotny plan, że to tak. będzie siedem, siedem kobiet, tak, tylko po prostu tak. więcej? Nie, na, na, jeśli chodzi o mój dyplom, to będzie rzeczywiście te siedem pierwszych kobiet, które tam rok temu zaczęłam fotografować, a teraz to już będzie oddzielny właśnie projekt na Instagramie, i, i to już nie jest jakby w dyplomie, nie? tylko tak poza tym. No dobra, ale pamiętasz jakiś moment, kiedy po prostu stwierdziłaś tak, to jest ten pomysł, może kogoś spotkałaś, może widziałaś posta na Facebooku, która cię zainspirowała, jak to było? Wiesz co, to było tak, że ja w pewnym momencie na studiach miałam zajęcia, gdzie wszyscy mnie cisnęli, że muszę już wiedzieć, jaki jest temat mojego dyplomu. No i ja byłam w takiej, takim stresie, że wyszłam z sali, się popłakałam w ogóle, bo załamka, no bo nadal nie wiedziałam, jaki chcę mieć temat. No i moja koleżanka do mnie wyszła, i zapytała, Marta, czy wszystko OK, A ja, że nie, nie, po prostu nie wiem, nie wiem na jaki temat robić dyplom. Ja nie znam tych studiów, co ja mam robić. Ona do mnie, Marta, ale czekaj, przecież ty robisz zdjęcia. Ja, jakie ty robisz zdjęcia? Czy ty, jakie tematy? W jakich tematach się A, poruszasz? Okay. No i ona wtedy, ona mi wtedy uświadomiła, że ja robię zdjęcia tak naprawdę przede wszystkim kobiecym ciałom i kobietom. No i potem moja wykładowczyni wspaniała też mnie zainspirowała, bo powiedziała mi, że zrobiła magisterkę na temat praw kobiet. No i ja wtedy zaczęłam rzeczywiście kminić, kminić i uznałam, dobra, to ja też zrobię o kobietach i połączę to ze zdjęciami ciał, czyli zrobię o akceptacji ciała u kobiet. No i tak, tak to się stało. A to, co Cię tak fascynuje w kobiecych ciałach? O wow, to jest dobre pytanie. Co mnie fascynuje, słuchaj. No bo mówisz, że głównie kobiety, tak? tak? robi tak, zdjęcia kobietom. Tak. A wiesz co, mnie fascynuje, ja ogólnie uważam, że kobiece ciała są piękne. Mm, że to jest takie piękno samo w sobie, i krągłości, i jak ktoś jest chudy. Yy, I fascynuje mnie po prostu wygląd kobiecego ciała. Yy, I nie wiem dlaczego, to jest bardzo fajne pytanie, bo ja lubię ro robić zdjęcia nagim ciałom, yy, jakby częścią cia ciała No i nie wiem, właśnie robić zdjęcia koloru skóry, właśnie zaokrągleniom, jakoś to mnie w jakiś sposób, nie wiem, fascynuje. Okej, okay, a sobie robisz też zdjęcia nagie? Albo swojego ciała? Takiego tak, pure? Yy, yy, to też się wydarzyło jakoś niedawno temu, z dwa lata temu, rok temu. Właśnie miałam taką fazę, że yy, ustawiałam, wiesz, laptopa, kamerkę i zaczęłam się przebierać i sobie tańczyć do jakiejś muzy, nie wiem, Britney Spears czy coś i sobie tańczyłam w jakieś, wiesz, nie wiem, kostiumie czy coś no i nagle yy, po prostu się rozebrałam i sobie uznałam, o kurczę, mogłabym zrobić też sobie zdjęcia, że jakby zobaczyć też bardziej tak w przeciągu czasu, jak ono się zmienia. I zaczęłam robić rzeczywiście te zdjęcia tak miesiąc po miesiącu i widziałam tą zmianę ciała, czy nie wiem, byłam grubsza, czy chudsza. No i wtedy też tak zaczęłam Bardziej patrzeć na, na swoje ciało, że, że, że je bardziej na nie spoglądać, no bo jakoś wcześniej nie zwracałam na to uwagi, a teraz jednak patrzę na siebie w lustrze, widzę różne zmiany i te zdjęcia wtedy mi rzeczywiście dużo dały takiej też akceptacji tego, jak wyglądam po prostu. A to było już w trakcie projektu? Nie, nie, nie. To jeszcze nie, nie. było wcześniej. To było... Okej. Okay. No ale to ciekawe, że zaczęłaś na to zwracać uwagę, bo mi się wydaje, że zwłaszcza kobiety, ciężko mówić za mężczyzn, bo jestem kobietą, też bym chciała na pewno z osobą, którą męską, porozmawiać o tym, że właśnie za dużo patrzymy na siebie i za dużo mi się wydaje, że sprawdzamy i analizujemy czy tutaj nam tam fałdeczka przybyła, czy nie, a niektóre rzeczy w kobiecym ciele się zmieniają nawet w związku z cyklem, nie? że na przykład, nie wiem, przed, Oczywiście. przed okresem coś bardziej spuchnięta. A. Było o tym w odcinku o menstruacji, zresztą Grażyna tam opowiadała o wciskaniu się w sukienki i takie rzeczy. No. O Jezu, tak. Ale właśnie to jest ciekawe, bo ja rozmawiając z kobietami teraz na potrzeby projektu, to słyszałam zupełnie odwrotnie, że kobiety się nie patrzą w lustro, że właśnie się wstydzą patrzeć w lustro, i wiele z nich, wiele z nich mi powiedziało, że one nie patrzą na siebie w lustro. I też dlatego biorą udział w tym projekcie, żeby siebie jakoś onieśmielić i zobaczyć swoje, swoje ciało, bo się wstydzą go na co dzień. Super. Jeszcze mi się teraz przypomniało, kiedyś rozmawiałam z świetną, uwielbiam fotografką, którą zresztą też ci pokazywałam, Emilią, tak. też ją tam może otagujemy, która robiła mi też zdjęcia i kiedyś ją właśnie pytałam, że ona też robi głównie kobietom zdjęcia i dlaczego i ona, ona powiedziała, że dla niej damskie ciała są ciekawsze, bo mają po prostu jakby więcej, nie wiem, czy krzywizn, czy jakby tych kształtów różnych i oczywiście Tutaj w sposób mężczyzn, jakby zawstydzać, że ich ciała nie są ciekawe. <laughs> Tego jakieś spojrzenie pewne, nie? Tak, ale miała, tak, miała też jakąś, ta, ma taką jakąś podobną fascynację, właśnie kobiecym. No właśnie, ja, ja tutaj też chciałam bardzo podziękować mojej przyjaciółce Jagodzie, która w ogóle pierwsza, jako pierwsza mi pozowała do zdjęć, i to była taka pierwsza właśnie dziewczyna, która mi pozowała do zdjęć, i ja wtedy zrozumiałam, że rzeczywiście to, to kobiece ciało tak mnie fascynuje, że zaczęłam potem innym koleżankom robić zdjęcia, więc to też był taki proces, że chyba jak miałam 13 lat, to zaczęłam, czyli 10 wow. lat temu, nie, zaczęłam robić te zdjęcia właśnie Jagodzie, i potem to się tak przerodziło właśnie w te kobiety, że one tylko mi w sumie pozowały, a nie wiem, może z dwa razy w życiu zrobiłam zdjęcia, wiesz, mężczyznom, jakiemuś tam mojemu byłemu chłopakowi, czy, czy komuś, więc rzeczywiście te kobiety jakoś w moim życiu często się przewijają Tak, no, jesteś tam, mówisz, że jesteś z takiej rodziny, że i siostra i, i dużo kobiet wokół siebie, może to w jakiś sposób rozbąduje. no, na pewno, na pewno tak. No i mówiłaś, że masz, jeszcze chciałam o tym projekcie najpierw pogadać, a potem chciałabym może zapytać bardziej o twoje spojrzenie na różne kwestie i na swoje ciało też. Masz tam osobę, która ma 80 lat czy 81 lat, tak? Mega by mnie interesowała ta historia, bo jakby w jakiś sposób znaleźć taką osobę, namówić do pozowania niezupełnie no ale jednak w bliźnie, a takich ciał, takich ciał starszych w takim wieku się w ogóle nie widzi nigdzie. Więc to w ogóle było dla mnie bardzo fascynujące i piękne, że właśnie znalazła się tam pani w wieku 80 lat. Wiesz co, no, powiem ci tak. To jest oczywiście. Yy... Zupełne, zupełne takie odstępstwo od normy, że w internecie, wiesz, na Instagramie właśnie widzisz 80-latkę i jej ciało, no bo wiadomo, widzimy tylko jakieś młode ciała i jak wiesz, wstawiłam te zdjęcia, zaraz powiem kto to jest, jak to się stało, ale jak wstawiłam te zdjęcia, no to był naprawdę dziwny odzew, niektórzy byli zachwyceni, a niektórzy mówili Marta, fu, czemu wstawiasz zdjęcie 80-letniej kobiety, że w ogóle wstydź się, przecież to jest stare ciało, jakby brzydkie, i dlaczego ty to robisz? No i to było naprawdę nie, bardzo nie, ciekawe. Do którego można wstawiać swoje ciało na Instagrama, a od kiedy już nie, jakby. A nie no wiesz, to, w jakim wieku te osoby były? No zakładam, że nie. E... 80 lat raczej nie używają Instagrama. Wiesz co, to byli przede wszystkim koledzy moi. Którzy mają po 25 lat. Przyzwyczajeni do ciała kobiecego, które jest jakoś, wiesz, useksualizowane. to tak. słowo istnieje, ale. <laughs> Właściwie, tak, no, tak. Wymyśliłam, nie? A tu nagle coś, co nie jest dla nich jakimś obiektem seksualnym, a jest w bieliźnie. Może nie są przyzwyczajeni tak. do tego. Nie są, nie są, ale no właśnie, do, jeśli chodzi o moją bohaterkę, to jest, mogę to powiedzieć, moja babcia, która jak usłyszała, że w ogóle robię taki dyplom, to powiedziała, że mnie chce wspierać w 100%. No i ja kiedyś tam przy obiadku rodzinnym się zapytałam, babciu, słuchaj, bo ja potrzebuję osoby, która ma 80 lat, która jest najstarszą bohaterką projektu, czy chciałabyś mi zapozować? A ona. No dobra, Marta, okej, okay, spoko. Jezu. Tak, a to jest, to jest mama mojej mamy. No i jak moja mama się o tym dowiedziała, to zrobiła wielkie oczy i powiedziała, nie, no chyba żartujesz. Moja mama tak ci powiedziała? To jest niemożliwe, przecież ona nigdy by tego nie wow. zrobiła. No, no, ja mówię, nie, no mama, no tak, zgodziła się. No i przyjechałam do niej pewnego dnia, w słoneczny dzień, wyjęłam aparat, no i mówię jej, babciu, ja takie zdjęcia, takie i takie. No i ona na początku mi pozowała w takiej podkoszulce, w podkoszulce i w majtkach. No i w pewnym momencie mówi ma, mi Marta, ale poczekaj, przecież to do siebie nie pasuje, może ja zdejmę tą pod, ten podkoszulek i będę Ci pozować w staniku i w majtkach, to będzie ładniej wyglądać. A ja mówię, Boże babciu, kocham Cię, właśnie o to mi chodzi, także zróbmy takie zdjęcia. No i zaczęłyśmy robić i ona po prostu była tak wzruszona i chodziło o to, że ona chciała mi tak pomóc w tym projekcie i mi powiedziała, że jeśli będę jeszcze czegokolwiek potrzebować, to że ona będzie mi pozować zawsze. Po A koleżanki jeszcze, koleżank jeszcze nam mówi. Jezu, super, piękne w ogóle, ekstra. To się trochę zwiąże też o czym rozmawialiśmy w, w trzecim odcinku, trzecim odcinku podcastu pod tytułem Seks naszych rodziców i tam rozmawiamy o tym jakim wielkim tabu jest w ogóle seks rodziców i trochę nawiązujemy do tego, że w ogóle tabu jest seks ludzi w ogóle w jakichkolwiek wieku powyżej wieku średniego, czyli Daniel jeśli się wydaje, że jeszcze 30 to jeszcze ok, ale 40 no to już w ogóle fu i w ogóle o co chodzi, nie? To jest też ciekawy temat właśnie seksu ludzi, nie wiem, na emeryturze, nie? Życie Ojejku, o Boże, to ja ci opowiem szybko bardzo ciekawą historię. Słuchaj, byłam, byłam we Włoszech na Erasmusie w Weronie no i mieszkałam w takim budynku bloku z lat 60. No i pewnego wieczoru sobie chcę iść spać no i słyszę jakieś bardzo dziwne dźwięki ze ścianu, no i sobie myślę Boże, co to jest, co to jest. No i to były dźwięki po prostu uprawianego seksu. No i ja sobie myślę, Boże, ale to jakieś strasznie dziwne, jakby ktoś serio się męczył, że to ja po prostu nie mogłam tego słuchać, poszłam do innego pokoju i byłam taka, Boże, wszystko słychać przez moją ścianę. I wyobraź sobie, następnego dnia wychodzę i naprzeciwko to było właśnie mieszkanie, naprzeciwko, a tam wychodzi taka stara para 80 osiemdziesięciolatków. No Wtedy ja byłam taka, o mój Boże, dobrze, właśnie usłyszałam, jak uprawiali seks. Wow. No znaczy w ogóle słuchanie jak ktoś uprawia seks jest mega dziwne, bo to jest takie mega krępujące, bo jesteś jakby w, na chwilę troszkę przysłuchujesz jakiejś intymnej chwili i ciężko to trochę zignorować, nawet jak to jest cicho, bardziej ciche niż na przykład ktoś miał muzeę albo rozmawiał, miał imprezę za ścianą, to jakoś się tego przyzwyczajisz, nie? Ale jak tak. jest taka, taka intymna sytuacja, to jakoś ciężko to zignorować w jakiś sposób. No, jest, i jeszcze wiesz, to byli Włosi. Włosi są bardzo tacy głośni, i to naprawdę było głośne i takie dziwne, więc naprawdę. Och, musiałam się pozbierać parę dni po tym, jak to usłyszałam. <grym> Dobra. A najmłodsza osoba ma 18 lat, tak? Mówiłaś? Tak. Mhm. I skąd ją znasz? To jest też jakaś znajoma? 18 lat, to jest tak, Monika. To jest siostra mojej koleżanki Asi. I ona w ogóle jako pierwsza mi pozowała do zdjęć. I bardzo fajnie, bo też była bardzo otwarta. My tak naprawdę nigdy się nie poznałyśmy. Dostałam do niej numer, zadzwoniłam, powiedziała, że jasne, że chce wziąć udział w projekcie. I to jeszcze był taki porządkowy etap, gdzie ja przyjmowałam właśnie bohaterki w mieszkaniu. A potem rozwijałam jakby dalej temat. i i teraz już robię zdjęcia w mieszkaniach bohaterek i też pokazuje przestrzeń w której żyją. Więc to, to był taki właśnie z nią sesja, to była takie metoda prób i błędów, taka pierwsza rzeczywiście sesja, ale też przepięknie wyszła i też super się z nią spo, współpracowało. No i też no, jak sobie myślę, ma 18 lat i, wiesz, rozebrała się, zdziała z z dzieła Stanik i była naprawdę bardzo otwarta. Jak sobie myślę, że ja w jej wieku, e, jeśli miałabym taką możliwość, to nie wiem, czy bym się rozebrała. Że to naprawdę na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie. I taka właśnie fajna, silna dziewczyna, która też no, w historii e, możecie przeczytać na Instagramie, e, powiedziała, że nie akceptuje do końca swojego ciała, a no, moim zdaniem ma przepiękne ciało. Więc to też dużo mi pokazało, że taka no jędrne, 18-letnie ciało przepięknej dziewczyny, a ona jednak nadal widzi te niedociągnięcia i nadal jednak nie akceptuje siebie taką, jaką jest. Mhm, mh. Super, że masz takie historię i właśnie u młodych ludzi. Chciałam Cię zapytać, czego się w zasadzie nauczyłaś od tych, od tych bohaterek? Bo żeby jeszcze było, było jasne, to jest tak, że jest Instagram, jest zdjęcie i potem jest jakiś fragment rozmowy czy jakaś historia tej osoby, więc możesz trochę więcej dowiedzieć czegoś. No, A czego Ty się jakby nauczyłaś z całego tego projektu? Oj, wiesz co, ja się ciągle uczę, bo to jest takie niesamowite, bo ja niektóre z tych osób znam, a niektóre nie. Na przykład ciebie. No, nie znałam ciebie wcześniej. I, wiele, I teraz wielu bohaterek w ogóle nie znam, i tylko widzę zdjęcie tam na Instagramie, jak wyglądają, żeby je rozpoznać, jak się widzimy. Ale no, co mi to daje, czego mnie to nauczyło? To jest tak jak trochę rozmowa taka psychologiczna rozmowa. Ja trochę się czuję czasami jak taka te, te, taki terapeuta. To jest bardzo fajne doświadczenie, bo kobiety mi się tak zwierzają ze swoich też prywatnych spraw. Ostatnio jedna z bohaterek mi nawet powiedziała, że ma problem w związku, jeśli chodzi właśnie o seksualność, że chyba się wybiorą do, do seksuologa, więc ogólnie mi to daje jakby takie zaufanie, tak, czuję takie sisterhood z tymi kobietami i pokazuje, mi to, że rzeczywiście, rzeczywiście kobiety mają w sobie taką siłę i potrafią sobie na tyle zaufać, że potrafią rozmawiać o takich najgłębszych swoich i pragnieniach i, i bólach i mi to daje też taką pewność siebie, że to co robię te rozmowy i te zdjęcia są rzeczywiście ważne dla nich przede wszystkim, bo widzę jak one się cieszą jak chcą mi pozować, jak chcą rozmawiać, ale też dla mnie, jako dla osoby, że mi to daje właśnie satysfakcję i wiem, że robię coś fajnego po prostu coś, co pomaga im i też w sumie mi, bo ja też zaczynam inaczej trochę myśleć o swoim ciele, że te rozmowy z kobietami naświetlają też jakieś moje problemy wewnętrzne więc to jest naprawdę taka, wydaje mi Myślę, że to jest taka wzajemność w tych rozmowach i w tym projekcie, że coś dajemy sobie nawzajem z kobietami. Tak, często z niektórych spotkań w życiu, nawet jak to nie są jakieś znajomości kontynuowane, to bardzo często bierzemy coś sobie. Nie? Myślę, że ten temat, jakby, że też osoby, które się do ciebie zgłosiły, to zgłosiłeś też dlatego, że ten temat jakoś rezonuje, jest dla nich jakiś ważny kwestii i mają coś na ten temat do powiedzenia, a myślę, że to jest też bo ja na tej drugiej stronie jakby wierzę, że ktoś robi ten projekt i chcesz dać z siebie jak najwięcej i powiedzieć naj, najwięcej jakby chcesz jak najbardziej się przydać, więc jakby dzielisz się tymi najfajniejszymi przemyśleniami, nawet jak są jakieś bardziej osobiste, więc myślę, że to tak troszeczkę tak. działa. Tak, ale ja powiem, chcę jeszcze tak dodać, że ja naprawdę podziwiam wszystkie moje bohaterki, bo to, że mają, te, podziwiam tą odwagę, że one się tak otwierają i potrafią o tym mówić i naprawdę się rozbierają przed obiektywem. Bo ja, ja nie wiem, czy ja byłabym w stanie to zrobić. Jak sobie myślę, że to jest taka odwaga, ja jestem, o Boże, tak wdzięczna za takie wspaniałe, silne kobiety. Niesamowite. Powiedziałaś, że się uczysz e, różnych rzeczy też na temat swojego ciała. Czego na przykład? Jak się to zmienia w tobie? Mhm. E, na przykład, słuchaj, zaczęłam... E... Doceniać niektóre części swojego ciała. Na e, właśnie na, na przykład, piersi swoje mhm. zaczęłam doceniać. E, wiesz, nie chodzi o to, że ja tam się porównuję z kobietami, które, którym robię zdjęcia, tylko przez, ten, przez to, że one naprawdę wiele z nich narzeka na swoje ciało i nie pasuje im wiele części. To jest niewyobrażalne. Ostatnio właśnie jedna z nich. Wymieniła prawie wszystkie części swojego ciała, które się jej nie podobają. I na mnie to tak też wpływa, że ja potem wracam do domu i sobie myślę: No dobrze, ale to kurczę, no nie można tak żyć, żeś nie akceptujesz większości swojego ciała. No i ja też często właśnie dzięki temu patrzę na siebie taką jaką jestem w lustrze i, i widzę, że mi się to podoba, że ja mam takie piersi, taki rozmiar, że nie wiem, nie są, nie, nie krytykuję rozmiarów, ale no na przykład mi się podobają trochę mniejsze, że zawsze chciałam mieć większe, tak, ale teraz sobie myślę nie, one są takie fajne, jakie są i tyle. Zaczęłam, wiesz, doceniać bardziej na przykład swoje dłonie, kształt w ogóle paznokci, i wcześniej nawet na to nie, nie zwracałam uwagi, więc ogólnie dużo rzeczy też w mojej głowie się zmienia, przez to nie, no też doceniam bardziej swoją twarz, nie wiem, usta. A wcześniej w ogóle nie zwracałam uwagi na takie malutkie, wiesz, części ciała, typu usta albo jakiś pieprzyk czy coś takiego. Więc. Ale to super, że działa to na ciebie, na ciebie pozytywnie, nie? Bo na przykład wyobrażam sobie, być taka sytuacja, żeby się nasłuchała tych jakichś, może nie narzekań, ale kompleksów i stwierdziłabyś, że o kurde, nie? Może też bardziej powinna być krytyczna, że to fajnie, że to działa tak, jak powinno działać, nie tylko na odbiorców, na Twojego projektu, na przykład tam na Instagramie, ale też, ale też na Ciebie, to jest strasznie super. Tak. Ja yy, pamiętam, jeszcze... jak... no, no. Yy, sorry, bo tak, wiesz, mi się to przypomina, jasne, tak dajesz, sobie dajesz, myślę jasne. i i wiesz co jest super, jeszcze wiem to, to, to tak na mnie działa, jak ja rozmawiam ze starszymi kobietami, typu 60 70, 50 lat no to mi to daje ogromną perspektywę tego, że jeśli teraz nie spróbuję pokochać swojego ciała, zaakceptować Aha. tego, jak wyglądam, to później będzie mi tak trudno, że później naprawdę kobiety starsze, no, no, naprawdę bardzo narzekają na swoją sylwetkę. Więc to też mi daje perspektywę czasu, że ja powinnam doceniać to, co mam, że umiem, że mogę chodzić, mogę mówić, widzę, czuję i wszystko, żeby doceniać po prostu to ciało, jakimkolwiek ono nie jest. Aha. Więc hmm. ekstra. Mhm. Właśnie, ja teraz tak myślę o mojej motywacji. Raz, że po prostu lubię takie projekty tego typu, bo zwykle poznajesz fajnych ludzi, tak jak właśnie ciebie, po prostu hmm? kule. <grytywnej grytywnej grytywnej> energii mnie! Ale jakby też się czegoś człowiek uczy, czasem jakieś fajne kontakty nawiąże o siebie się czegoś nauczy o sobie. I pamiętam, jak mi zadałaś pytanie, jakiej części ciała nie lubię u siebie. I musiałam się naprawdę zastanowić długo, bo tak naprawdę ja teraz weszłam na taki etap mojego życia, przez w ciągu ostatnich dwóch lat, gdzie naprawdę jestem bardzo wyczuliwana, jeśli o to chodzi, i mam dość mocno wyjebane na te rzeczy, tak powiedzmy sobie dosłownie. I to jest kwestia jakichś o dwóch ostatnich, trzech ostatnich lat. I częściowo to na pewno jakaś praca nad sobą w innych kwestiach życia, jakieś tam. Samoświadomość, to że na przykład, nie wiem, miałam okres, chodziłam do psychoterapeuty z różnymi tam innymi problemami, ale też to, jakby oczywiście pracowało też w tej, w tej kwestii. No i oczywiście też burleska, którą zaczęłam robić, którą jakby zaczęłam robić, żeby ją zacząć robić, to musiałam jakoś ogarniać, akceptować swoje ciało, bo inaczej bym nie weszła na scenę, ale z drugiej strony będąc na tej scenie i pokazując ciało, które nie jest w kanonie, bo moje ciało nie jest w kanonie zdecydowanie. Dostaję pozytywny feedback, dostaję feedback od kobiet bardzo często. Więc to jakby nie jest też kwestia seksualizowania mojego ciała, jakiejś tam obiektyfikacji tego, że po prostu koleś się podoba, bo tam duże cycki widzą i po prostu nie że był fajny show. Ale od kobiet, no tak. które chodzą po show do mnie, na przykład przyjdzie grupa kobiet na wieczorze panieńskim i mówią na przykład, że wow, to było super, to było, to było bardzo empowering, i tak dalej, i tak dalej. I to w ogóle nie jest grupa kobiet, które lubią inne kobiety w sensie seksualnym, tylko to po prostu jest coś dla nich, co im się podoba, coś dla nich jest ważne, że widzą ciało, które. Nie jest jakby w kanonie, nie byłoby na okładce Kosmopolitan, Może kiedyś będzie, mam nadzieję. Znaczy, nie mówić, to no no, ja tylko też. Why not? Dlaczego nie twoje jest? Możemy się odezwać, oznaczymy, się. oznaczymy was. Ale że. Więc ja, ja trochę też napisałam, żeby właśnie. Yy, Tą cegiełkę włożyć do tego, że można mieć po prostu wyjebane na to częściowo już i jakby akceptować. Nie wiem, czy kocham całe swoje ciało i na pewno chciałabym, żeby, nie wiem, mieć mniejszy brzuch i trochę bardziej jedyne pośladki. Ty byś chciała mieć mniejszy brzuch? się. No. Jezus, Maria! No naprawdę, no, 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 coś tam chcesz, nie? Ale, ale to jest takie, że okej, okay, jak nie będę miała, to nie będę miała i się na tym nie katuje. I mam naprawdę bardzo mega, mega na to chill przez ostatnich latach, więc chciałam jakby dołożyć tą cegiełkę, że właśnie. Można mieć ciało, które na Instagramie nie jest w kanonie i mieć już na to wyjebane i się podobać sobie i się lubi, lubić samą siebie i po prostu być okej, okay, nie? No jasne. I teraz cza tak. żałuję czasem, to jest, każdy ma swój jakiś proces, swoją drogę, że na przykład nie byłam na tym etapie 10 lat temu, bo pewnie różne rzeczy w moim życiu, na życiu by się potoczyły, bo czułam się bardziej pewna siebie, ale z drugiej strony, no wiesz, lepiej teraz niż nigdy. No. Nie, no ja, wiesz, słuchaj, ja też mam, jak teraz ten projekt mi, mi dużo uświadamia, ale no czasem też mam takie dni, że po prostu wstaję i nie mogę się w nic ubrać. I właśnie to też nawiązuje, wysłałaś mi tą książkę wspaniałą, obsesja piękna. Jezus, Maria, no jak ja tam czytam, to jest po prostu moje życie w niektórych przypadkach, że właśnie zrezygnuję z czegoś, bo źle się czuję, bo na przykład mam okres i nie wiem, spodnie, nie mogę się zmieścić w spodnie, więc na przykład nie wyjdę w ogóle z domu, bo czuję się jak gówno. Wiesz o co chodzi. Więc no mówię, jakby mówię o tym, że mi też jest czasem ciężko ze swoim ciałem. Niektóre dni są ciężkie, no ale na tym też polega ta droga, żeby je, no żyjesz w nim, żeby jakoś je akceptować i po prostu żyć z nim, z nim w zgodzie, słuchać go, właśnie wsłuchiwać się w, czego potrzebuje i tak dalej. Więc no i, i to jest super w ciele, że, że je mamy i że wszystko funkcjonuje tak, jak jest, fajnie, ja jestem zdrowa, jakby wszystko jest ok, nie choruję na nic i w ogóle jestem szczęśliwa ostatnio i jestem wdzięczna za to, nie mogę też się po prostu obwiniać, że na przykład nie ćwiczę i nie wiem, mam trochę obwisły tyłek, nie? Że jakby się tak każdy katował, to naprawdę psychicznie byśmy nie wytrzymali na tym świecie. Bardzo polecam tę książkę, tak jak Marta mówi, że wysłałam i wysłałam ją też kilku innym osobom, które mi później pisały, że w ogóle wow. Książkę ostrzegam, polecam na kilka razy ją czytać, bo ja się strasznie wkurwałam, jak ją czytałam. No co ty? No tak, wkurzałam się na to, jak ten świat jest jakby, jak ten świat jest wymyślony, że, że, że ten... Nie będę tutaj streszczać tej książki, bo tam jest bardzo dużo wątków, ale jest o tym, jak presja społeczeństwa całego, jaka jest presja społeczeństwa na kobiety, na to, na ich wygląd. I to jest książka amerykańskiej badaczki która pracuje na Uniwersytecie, nie pamiętam teraz jakim i gdzie, ale ona też tam, ona miesza historie bohaterek swoich, które opowiadają o jakimś swoim dorastaniu, o jakichś kompleksach, o swojej jakiejś drodze i miesza je z badaniami, które sama przeprowadzała. Więc to jest super, że to nie jest takie suche tylko badania, ale że z kolei, że to ma, to nie jest tylko takie popatrz w lustro i uwierz w siebie i jesteś piękna. W ogóle nie ma takiego podejścia, tylko właśnie bardziej badania, które ci dają bardzo dużo do myślenia. Jedną z tych badań tam było, że na przykład robili badania i pytali kobiety o część ciała, która im się najbardziej podoba. No i jakby zakładali na początku, że to kobiety zastanawiają się, jaka część ciała im się podoba i w związku z tym będą te kobiety miały jakiś wyższy poziom samoakceptacji po tym badaniu. Okazało się, że zupełnie na opak, bo nim te kobiety doszły do tego, jaka część ciała im się podoba, to musiały w głowie przemielić 15 innych części ciała, tak. których nie lubią. Więc yy, jedna z takich ciekawostek, jest tam dużo takiego ujęcia, jak ty mówisz właśnie, że na przykład kobieta się skupia na swoim wyglądzie i na przykład nie chce brać udziału w jakichś aktywnościach jako dziewczynka czy kobieta albo na przykład, że zastanawia się czy jest gruba zamiast poświęcać tą energię w swoim mózgu na yy, nie wiem, cokolwiek innego, na naukę, naukę i tak dalej, mm. nie? Co jakby nie chodzi tam o to, że po prostu dziewczyny się nie u niej się uczyć, bo myślą o swoim brzuchu, tylko jakby na, e, <laughs> zasobów ludzi na całej planecie tracimy. E, mówiąc dziewczynkom, że mają się takimi pierdołami przejmować, na przykład, czy mają za duże piersi, czy za małe, czy tam, nie wiem, krzywe usta, czy coś w z tyłu. Mega ciekawa, ja dostałam ten typ od Ciało Pozytyw. E, takie, taki profil też na Instagramie, napisałam po prostu w private message. Że jakąś książkę w tej tematyce, by polecała dziewczyna, która to prowadzi. Eee, polecam bardzo ten profil i właśnie mi poleciła obsesję piękna. Więc też polecamy mu. książka. Też... Mhm. jakby ktoś chciał. A, mm, a czym dla ciebie jest akceptacja w takim razie? Ogólnie akceptacja? Akceptacja? No, akceptacja, oczywiście. Ciała. Mhm. Jaki jest ten stan, kiedy akceptujesz. Co <laughs> jest wtedy w twoim mózgu? Mhm, mm okej, okay. bo tak. Ja o sobie mogę powiedzieć, że nie akceptuję w pełni mojego ciała, więc tak naprawdę mogę podejrzewać, czym jest akceptacja ciała, mm -hmm. bo też mam bohaterkę Agnieszkę, która ma 50 lat. Ona też jest taką osobą, która pracuje duchowo bardzo, ze świadomością I ja w sumie chodzę do niej na warsztaty świadomościowe, Agnieszka Janczewska niesamowita osoba No najpierw e... chodziłaś na warsztaty? Słucham? Poznała... Nie, najpierw była w projekcie czy najpierw wchodziła na warsztaty? Nie, najpierw, warsztaty. A, najpierw okay. warsztaty, potem projekt tak, no i ona powiedziała, że w pełni akceptuje swoje ciało, no to zaczęłyśmy o tym rozmawiać, no i Wydaje mi się, że to jest taki stan, gdzie patrzysz na siebie i jak pojawia ci się w rozumie, w mózgu e, komunikat, na przykład: O nie, mam za dużą dupę, to nagle e, od razu też ci się pojawia: Ale chwila, co z tego? Jestem jaka jestem i jeśli ja siebie akceptuję taką, jaką jestem, to super. A jeśli ktoś nie akceptuje mnie taką, jaką jestem, to jest jego problem. I to jest, wydaje mi się, że to jest taki stan zen, taki stan samoświadomości, że jest tak jak jest, nie możesz tego zmienić, i akceptujesz, że nie możesz tego zmienić, tego ciała, bo nie zrobisz na przykład operacji plastycznej, bo nie wiem, nie będziesz się katował na siłowni. Więc jeśli nie jesteś w stanie na przykład chodzić codziennie na siłowni, no to próbujesz zaakceptować to, że masz obwisły tyłek na przykład. Wydaje mi się, że tym jest taka akceptacja, akceptowanie swoich I niedoskonałości. To dla Friday, dla Endorfin, a nie po to, żeby się tam. Jeszcze centymetr tutaj, a centymetr tam. Okej, okay, okej. Okay. No. Tą zmianą jest ciekawe: jak się rozmawiałam z kolegą, który jest fanem Skłosza i tenisa, i powiem Wam, że nie pamiętam kogo wymienił, no ale ja nawet sama z głowy nie wiem, Serena Williams i tak dalej. I są osoby, które, które są sportowcami zawodowymi, i to są osoby, które trenują po prostu cały dzień, oni nie trenują godzinę tylko oni trenują godzinami dziennie przez wiele lat, a ciągle nie, nie wyglądają tak jak teoretycznie powinnyśmy w cudzysłowie robię cudzysłów rękami, nie widzicie? wyglądać jako kobiety nie? czyli jakby to też trzeba sobie uświadomić że to też nie jest zawsze kwestia tego czy na ile jesteś leniwa, na ile nie to sobie oczywiście robię, ironicznie mówię ale po prostu, że masz jakieś predyspozycje, twoje ciało ma i nawet jak będziesz 5 godzin dziennie ćwiczyć może nie do końca będziesz wyglądać tak jak twoja koleżanka, bo po prostu masz inne predyspozycje genetyczne. No. Nic się z tym nie da zrobić, więc to trzeba zaakceptować. No dokładnie, więc no, ale myślę, że to jest długa droga i. I martwi mnie tylko to, że nawet właśnie młode dziewczyny no mają już tą nieakceptację i to wszystko jest przez to, że jesteśmy właśnie bombardowani tym idealnym ciałem, które widzimy wszędzie, nawet w reklamach, nawet na billboardach. Ja już teraz zwracam uwagę, wiesz, jakaś tam reklama Calzedonia, rajstopy, no to wiadomo, modelkami są chude dziewczyny, no i patrzysz na to i patrzysz, a... A ja teraz powiem Ci szczerze, robiąc zdjęcia, zrobiłam pewnie już z 20 kobietom i może dwie z nich były chude, po prostu chude, więc no większość kobiet po prostu ma kształty, no i to jest super i tak powinno być. Więc dlaczego jakby jesteśmy okłamywani, nie? Przez no, reklamy, sobie, przez nie, social nie, media. W kosmo, sorry, że tak się na to kosmo uwzięłam, ale w tych, nie? wiadomo o co chodzi. Te kobiety na reklamach i w kosmo, one nie istnieją w większości przypadków, bo one są tak, tak zrobione i tak wydłużone i wyfotoszopowane. Super jest mm -hmm. ten profil, jak się nazywa ta babeczka z Ameryki? Dana Mercer? Um, coś takiego, no, no, no. Pokazuje na przykład jak pozować, żeby wyglądało, że masz super wielką dupę, a, a wąską talię, jak światło, jakie ma mega znaczenie, jak wyglądasz i tak dalej, więc... To, że rano tak ktoś nie wygląda jak jakimś tam świetle wpadającym z okna między dwoma blokami, tak jak ta modelka na, na billboardzie, po prostu nie ma szans tak wyglądać. To jest jakby bicie się z... istnieje, tak by się biła z rysunkiem. Bo po prostu, jak już ktoś tak, jak ta kobieta wygląda, to jest jakiś promiel kobiet na świecie, które faktycznie tak w realu wyglądają. No więc właśnie myślę, że ten też ten projekt. Hmm... Nie tylko mi, ale też odbiorczyniom, odbiorcom, bo to też jest projekt skierowany nie tylko dla kobiet, bo też chcę powiedzieć, że mężczyźni niech patrzą też na te prawdziwe ciała, bo to jest naprawdę duża wartość widzieć prawdziwe ciała w internecie i zdawać sobie sprawę, że takie istnieją, no bo też, no, Wydaje mi się, że taki przedział wiekowy kobiet, jeśli chodzi o odbior, odbior, odbiór mojego projektu, to są kobiety w różnym wieku, ale mężczyźni, jak tam sobie obczajam, no to bardziej młodsi, tam 40-30 lat bo też nie wiem, czy 50-latkowie, 60-latkowie używają Instagrama. Ale zmierzam do tego, że chcę, żeby też mężczyźni patrzyli na ten projekt i na historię kobiet, bo też, no niestety, jak pytam, zadaję tam jedno pytanie: czy miałaś nieprzyjemne sytuacje związane ze swoim ciałem? No to kurczę, no niestety większość kobiet odpowiada, że niestety miały, ale ze stron mężczyzn. I też fajnie, żeby mężczyźni zobaczyli tą prawdziwą stronę kobiet. osób. Od nie, od partnerów właśnie, od partnerów, od kolegów, od bliższych, od bliższych osób były te nieprzyjemne komentarze, od rodziny na przykład ostatnio od jakiegoś wujka, wiesz, który tam powiedział, że nie wiem trochę za gruba i tak dalej, więc no fajnie, jakby dlaczego też właśnie. Powiem, dlaczego ludzie myślą, że w ogóle mają jakiś głos w tej sprawie? Oj, ja też nie? mam to pytanie. No słuchaj, słuchaj ja, Jezu ja, ja miałam kiedyś taką w dzieciństwie sytuację, nie, nie dotyczyła mnie, ale słuchaj, no to było ile ja miałam, z 8 lat, no to to było dwadzieścia parę lat temu i ja pamiętam to jak dziś. byłam na jakiejś komunii czy coś i był, była tam jakaś dziewczyna, jakaś daleka moja kuzynka, czy ktoś znajoma, nie mam, nie mam pojęcia, no i był jej tata. I byłam ja z moim tatą, no i ja byłam malutką dziewczynką, jeszcze w ogóle się nie rozwiniętą i tak dalej, nie do, jeszcze nie, nawet nie dojrzewałam, a ona była w moim wieku, no ale już zaczęła dojrzewanie. No i ten jej tata, tej dziewczyny powiedział przy, przy niej i przy mnie, do mojego taty. Że no, moja córa to już ma czym oddychać. Ja sobie pomyślałam, po pierwsze, jej tata tak mówi, po drugie, on mówi to przy moim tacie i jeszcze przy mnie, że jestem małym dzieckiem w ogóle, o co chodzi. I jeszcze wzięłam to do siebie, że ja nie mam jeszcze piersi. Po prostu, wiesz, to wszystko tak zaczęło krążyć, że ja sobie pomyślałam, Boże, no to są takie dziwne komentarze, trochę takie, no nie na miejscu, wiesz. I takie mega, się słyszy. Mega. A właśnie, bo ty wcześniej powiedziałaś, że na przykład, no, że już nawet młode dziewczyny już nie akceptują i tak dalej. Ja właśnie myślę, że głównie w młodym wieku się nie akceptuje, bo w ogóle trzeba w pewnych kwestiach do pewnych rzeczy dojść i dojrzeć, i tak dalej, i tak dalej, ale że to jest to najcięższe, Na przykład, ja na przykład pamiętam, że kiedyś miałam jakąś dietę z gazety robiłam sobie sama dietę, <laughs> co, to mam, ja mam was 13 lat, nie czajesz w ogóle, what the fuck. Jezus. Ja, ja, znaczy ja nie, nigdy nie byłam taka, że miałam jakieś zaburzenie odżywiania czy coś, no ale sam mm -hmm. fakt, ja że miałam 13 lat i robiłam dietę i w ogóle nie byłam gruba. I teraz jak patrzę na swoje zdjęcia z tamtego okresu 13, 15, 18, ja kurwa w ogóle nie byłam gruba. Serio. Patrz na te zdjęcia i mówię, o co ci chodziło? O co ci po prostu chodziło w takim wtedy? Jakby no, nie. dlaczego nie? więc po prostu okres dojrzewania jest mega ciężki. Jezu, tak, to jest mega ciężki, ale no, ale ja nawet ostatnio sobie tak gadałam właśnie z moim kolegą i coś tam spotkaliśmy się po latach i on do mnie, że no Marta, jak tam kiedyś byłem u Ciebie w domu, no to Ty byłaś wtedy trochę przy kości, że miałeś jakieś tam obcisłe leginsy, a ja do niego, co Ty gadasz człowieku? Jak to? Przecież ja zawsze byłam chuda, że o co chodzi? I wtedy zaczęłam myśleć, że rzeczywiście niektórzy zauważają, że to był okres dojrzewania, ja Jakoś nie złapałam tego momentu, że przytyłam, ale że właśnie na przykład mężczyźni serio to zauważają, że to jest jakiś taki moment, że to jest trochę dziwne, że oni zwracają na to uwagę jeszcze ci i tobie jeszcze zwracają uwagę, że nie wiem, wtedy byłaś grubsza. No kobiety też, no to prawda. No właśnie, no jesteśmy tak krytyczni wobec siebie, naprawdę i wobec swoich ciał. No właśnie, ale jeszcze tak chciałam wspomnieć taką kwestię, że. To jest też takie trochę smutne, że tak. Ja bym chciała pokazać w tym projekcie prawdziwość kobiecego ciała, bez żadnego retuszu, bo ja tam w ogóle nie ingeruję w żaden retusz. Ale na przykład kolejną sprawą jest to, że Instagram banuje mi non-stop, mi banuje te zdjęcia. Ja nawet jak nakładam cenzurę na sutki, na cipkę, yy, ostatnio mi nawet usunęli zdjęcie tyłka. Hmm. A jak ja mam to zacenzurować? Tak, wiesz, całą plamę tam postawić? No nie wiem, nie mam pojęcia. Więc nawet jak robię tą cenzurę, to te zdjęcia są usuwane. Więc czasem dopada mnie taka myśl, boże, jak tak naprawdę pokazać, co jest normalne, a co nie? Nawet ostatnio udostępniłam na profilu właśnie Women Body Acceptance. Y było porównanie dwóch zdjęć, i jak algorytm Instagrama je ocenił? I było zdjęcie chudszej kobiety w tej samej pozie i grubszej. I Instagram usunął to zdjęcie grubszej kobiety, a tę chudszą zostawił. Więc ja zaczęłam sobie myśleć, Boże, to jest jakiś spisek. Przeciwko kobietom, czy o co ja chodzi? Myślę, że w tym przypadku to jest kwestia tego. Ja widziałam to zdjęcie: to było takie zdjęcie z boku i ta kobieta zakrywała ręką pierś. No i ta kobieta, czuplejsza, miała mniejsze piersi, i w zasadzie całą tą ręką zakryła pierś. I według mnie algorytm po prostu nie wyłapał, że tam jest pierś. Bo ten algorytm jakoś wyłapuje jakąś powierzchnię skóry, która jest jakoś wypukła, no bo męskie klatki nie są, tak, cenzurowane. Więc są cenzurowane kobiety. piersi, czyli musi być ta wypukłość, musi mieć znaczenie do tego algorytmu. Myślę, że to może jest kwestia tego bardziej. No, no, no dlatego e, tak, tak no, przymierzam się do stworzenia... Powinny być cenzurowane w ogóle na Instagramie ja też. kobiety, nie rozumiem tego. Ja też dlatego przymierzam się do zrobienia strony internetowej, gdzie po prostu nikt mi te, tego nie zbanuje i będę mogła naprawdę wstawiać te zdjęcia, bo też no artystycznie. E zdjęcie traci, jak no są ocenzurowane różne części ciała kobiecego i ja też nad tym bardzo ubolewam, więc no żyję, ale żyjemy też w takich czasach, gdzie naprawdę wszystko jest tak delikatne, różne tematy są tak delikatne, że serio trzeba uważać z czymkolwiek, co się napisze w internecie, z, zrepostuje czy postuje no i tak a wspominałaś już kilka jakichś historii, jakichś osobistych, a jak ty miałaś. Bo teraz mówisz, że masz takie, e, chciałabyś mieć zen, tak? To akceptacja to jest zen. Tak. Na pewno nie tak. wszystko akceptujesz, czego nie akceptujesz? W swoim ciele? E, w swoim ciele czego nie akceptuję? W tym momencie na przykład nie jestem zadowolona ze swoich włosów. Chciałam włosy e, z 4, no 4 miesiące temu, wiadomo kobiety ścinają włosy w jakichś takich krytycznych momentach swojego życia, ja już miałam długie włosy tak do, do ramion, nie nawet za ramiona i byłam z nich zadowolona, a tam mi się pomieszało w życiu, znam, dobra ścinam te włosy, moja przyjaciółka mi ścięła, no i teraz nie akceptuję tych włosów i mówię to otwarcie, po prostu nie akceptuję ich, a jeśli chodzi, no włosy urosną mi, tak? Ja zawsze mogę je zmienić, ale jeśli chodzi o takie ciało ciało, które ze mną jest przywarte, no to powiem ci szczerze, że, że mam problem ze swoim brzuchem, że chciałabym, żeby był bardziej płaski. Bo na przykład nie mogę czasem się dopiąć. Teraz już zauważyłam, że trochę przytyłam po wakacjach, że się robi trochę zimniej, więc trochę więcej jem. No i wiesz, ja noszę przede wszystkim spodnie z wysokim stanem, no i niektóre, no to, och, nie mogę w nich oddychać, jestem zła, że kurczę, no przytyłam. No i tak się trochę katuje tym, ale mam tego świadomość, że się tym katuje i czasem mi się podoba ten brzuch, czasem nie, ale ja to zawsze miałam problem z tym brzuchem, że powinien być płaski, właśnie. Mm -hmm. A jak to, jaka była twoja ewolucja, jeśli chodzi o tą akceptację ciała? Mm. Wcześniej Akceptacja. było lepiej, gorzej. Aha. Nie myślałaś eee... wtedy w ogóle o tym? Na pewno myślałaś. Wiesz co, Na, ja myślałam, bo ja zawsze myślałam o sobie... E... Bo ja zaczęłam bardzo późno dojrzewać, i ja w ogóle miałam myśli takie, że Boże, że ja w ogóle nie będę kobietą, że ja nigdy się nie stanę kobietą, bo naprawdę zaczęłam dojrzewać dopiero w liceum. No to jest naprawdę późno w stosunku do moich rówieśniczek. No i zawsze, zawsze miałam tą myśl, że chciałam mieć większe piersi, bo miałam naprawdę małe. Potem tam zaczęłam brać tabletki antykoncepcyjne, one jakoś stały się większe i teraz są większe niż, niż zazwyczaj. Ale wcześniej mniej akceptowałam swoje ciało niż teraz. Że mimo tego, że byłam bardzo chuda czasami, że sobie myślę, Boże, że czasami wtedy myślałam, dlaczego ja jestem taka gruba w ogóle, a patrzę na zdjęcia, tak, jak ty powiedziałaś, no ja w ogóle nie miałam się do czego przyczepić. To sobie myślę, że jaka ja byłam głupia, że ja w ogóle myślałam takie rzeczy, że właśnie traciłam tą energię myślenia o swoim ciele, które było naprawdę idealne w tamtym czasie. Więc no teraz to idzie w drugą stronę, że bardziej akceptuję, bardziej się przyglądam i bardziej jestem wobec siebie wyrozumiała, bo nie chcę katować siebie jakimiś dietami, ćwiczeniami, tak jak wspomniałam wcześniej. Ale to była też taka dość długa droga. Myślę, że z 10 lat to już trwa. Tak jak miałam ile 15 lat, no to wtedy zaczęłam bardziej patrzeć. Teraz mam 24, no i już jakby fajniej na siebie spoglądam. Mhm. Myślę, że ten projekt też na pewno ci da jakiegoś kopa w pewnym, w pewnym kierunku, no, nie? tak, tak. Na pewno będzie tak. jakimś ważnym etapem, jeśli o to chodzi. Tak, już, już czuję, że jest i no się zauważa takie malutkie rzeczy, nawet jak się... Mm, jakieś takie komentarze innych, bo ja w ogóle też to jest, o to wiem, to mnie bardzo dziwi w tym projekcie, jak słyszę na przykład kobiety, o ko kobiety mówią mi, że nie słyszały nigdy żadnych negatywnych komentarzy. Ty mi nawet chyba powiedziałaś, że nie słyszałeś za bardzo komentarzy na negatywnych a propos. Pamiętam partnerów na przykład, żeby mi się nigdy nie zdarzyło, no. żebym na przykład z kimś uprawiała seks i ktoś, no nie mhm. w trakcie może, ale generalnie nie, <laughs> nie wiem, z kim była w intymnej relacji, albo nawet randkowała, żeby mi po prostu jakieś głupoty gadał, że coś mam za dużo, bo powinnam schudnąć, czy coś w tym stylu. A, no, no. właśnie, no to ja, ja miałam na odwrót. Odwróć miałam szczęście że ja zawsze. Puchanków. Tak, ty miałeś. A ja, a ja wiesz, ja byłam w ogóle w takim związku bardzo burzliwym i i słyszałam naprawdę niemiłe rzeczy. I ja czasami brałam to do siebie, czasem nie. Już pod koniec nie brałam w ogóle tego do siebie, bo wiedziałam, że to nie jest mój problem, tylko tego człowieka, który to mówi. No ale słyszałam, wiesz, różne typu, że ja mam rozstępy. I czy ja mogę coś z tym zrobić, albo że mam wory pod oczami. A ale ja na przykład jestem osobą. Słuchaj, ja się taka urodziłam. Moja ja mama mam... ma wory pod oczami, wiesz? Ja, ja mam, ja mam zawsze wory pod oczami. No, no właśnie, no i jasy, i, i słuchaj, i, a najlepsze w tym wszystkim było to, że po prostu dostałam jeszcze właśnie od tego mojego byłego chłopaka jakiś krem specjalny pod oczy, ja go używałam żeby mu udowodnić, że to nic nie da no bo ja wiedziałam, że bo jestem po prostu taka jest moja uroda, no mm. i to nic nie dało ten krem, no ale wiesz jak słyszysz co jakiś czas albo o Marta, masz spieszenie te usta posmaruj się, albo Marta to Marta tam no to sobie myślisz, ja pierdolę nie, no, nie no. wytrzymam, ile ja można ja bym nie, nie ogarnęła, miłość miłością ja byłam w dużo, naprawdę miałam durne relacje, w których nie miałam być ale akurat nie były durne pod tym względem No pod, pod tym względem jestem Dość wyczulona i chyba bym jak kurwica strzeliła, jakby koleś mi bał, po prostu no. przy, przywiózł krem na rozstępy. No to jest absurdalne. No więc. Y więc to mi czekaj, bo zgubiłam wątek, właśnie chciałam e, hmm, powiedzieć. O tym krytykowaniu y... przez partnerów i o swoich tak, bohaterkach, tak, tak. Które... A, że właśnie mnie dziwiło, to ja, zawsze, ja byłam taka przygotowana, jak to pytanie zadaję, jestem zawsze przygotowana, że tak, że partnerzy cisnęli po tobie, ble. ble, ble a tu się okazuje, że to były tylko moje doświadczenia, że wcale. Mężczyźni nie są tacy źli, że wcale nie, nie mówią złych rzeczy kobietom, a ja wpadłam w przekonanie, że wszyscy mężczyźni to komentują Twoje ciało, nie? I to mi dużo pokazało, naprawdę, to był dla mnie taki, o wow, rzeczywiście tak nie jest. Ja no. myślę, że no tak, wiesz, no nic, niczego się nie da generalizować, ale jak już by generalizować, to ja bym powiedziała, że raczej jest na opak, że kolesie w ogóle nie widzą 80% tych rzeczy, które cię nie <śm> <śm> i których nie chcesz, nie chcesz po prostu ten, w ogóle nie zauważą jakichś tam rozstępów. No, no. No dobra, jak już gadamy o tych kolesiach, no to dlaczego women, women body acceptance? Co z koleśkami? skryminacja? <grymina> <Słuchaj. grymina> <grymina> Nie, Jezu, ja wszyscy mi to mówią i się upominają i w ogóle ja zrobię ten projekt o mężczyznach i już mam paru chętnych nawet, słuchaj, więc naprawdę. Y Naprawdę chcę się zająć tym tematem, bo to nie jest takie proste. To nie są tylko kobiety w, na świecie, które nie akceptują swojego ciała, ale jest masa mężczyzn, którzy też po prostu mają też wpajane od, od, od dzieciństwa, że muszą być silni, że nie mogą płakać, że nie mogą pokazać uczuć, że nie wiem, właśnie muszą być umieśnieni, podnieść to, tamto, pomóc kobiecie. Właśnie chcę też złamać te wszystkie przekonania, pokazać, że mężczyźni też są naprawdę wrażliwi, że jejku, no. Kurczę, nie widzisz tego na ulicy, ale jak na przykład jesteś z kimś w związku? I ta osoba się przed tobą otwiera, no to ile razy ja widziałam, jak mężczyźni płaczą, i to powinno być normalne, właśnie. Tak, właśnie społeczeństwo tak tyra tych mężczyzn, ja zauważyłam, tak samo jak i tyra kobiety, więc fajnie też. Mm, ja bym też się chciała dowiedzieć, jaki jest punkt widzenia mężczyzn a propos swojego ciała. Może to też jest chyba mega ciekawe. W sensie dla mnie serio ciekawe. Dla mnie też mega, i chciałam nawet poprosić, jakbyś miała kogoś, kto chciałby przyjść no. do nagra na nagranie odcinka, mhm. to ja bardzo chętnie, bo chciałam Chciałabym bardzo, żeby w tym podcaście było też męskie głosy na różne tematy, też na ten temat. Akurat teraz, powiem szczerze, że mam troszeczkę, cierpię trochę na brak męskich gości. Mam troszeczkę problem ze znalezieniem kogoś, kto by chciał rozmawiać o jakichś intymniejszych tematach. Tak? Ale że to się wstydzą mężczyźni, czy z czego Przecież to nie, wynika? Po prostu ja nie mam, mam, nie mam tak dużo kolegów Polaków, którzy mówią po polsku. A jak jakoś pytam, to nie chcę, albo tak jakoś zmienia temat, a nie będę zacisnąć przecież jak się w jakichś rzeczach opowiadać. A jak pytam znajomych, to też w sumie nie do końca, nie do końca wiedzą. Zwykle mówią, że ma jakichś znajomych gejów, to też super. Na przykład, nie wiem, planuję odcinek o Penisach, no to why not ekstra, ale... Ej, tak spoko, być, ja mogę pomyśleć. Żeby też był hetero, hetero spojrzenie na to wszystko. Więc generalnie chciałabym mieć tutaj różnorodność i w ogóle ludzi niebinarnych i, i, tak, dalej, i tak dalej, więc w ogóle różne, różne Super. opcje. Super. Ale y, tak zaczęłam trochę, myślę, że mocno kobieco, bo tam menstruacja, cycki i tak dalej, ale zdecydowanie, więc jakbyś na przykład kogoś miała by chciał przyjść, Bardzo chętnie. Dogadać, bo tak. Jest mega ciekawa, mega ciekawa, jak to wygląda. O Jezu, ja mam, ja mam jej, no zajmowania. jesteśmy w kontakcie, bo, bo ja mam naprawdę dużo dużo fajnych kolegów super. na przykład e, transseksualnych, którzy mogliby naprawdę super, super. pogadać super. o takich super. sprawach. To dogadamy hmm. po nagraniu. Tak, tak. <laughs> tak. Okay, no, ale nie, tak? planuję, Jeszczeń, planuję. Mam już drugą. Planuję. drugą edycję, wersję pro, projektu. Tak. Tak, to na pewno tylko o jedno się martwię i czy tak się pod, będą potrafili otworzyć, jeśli ja będę za obiektywem. Mhm. robić zdjęcia, wiesz, bo tak sobie myślę, że kobiety no my mamy to samo ciało, no powiedzmy sobie szczerze, wiadomo, mamy cycki, cipkę pupę i tak dalej ale e, jakbym robiła mężczyźnie i chciałabym, żeby się rozebrał, to nie wiem, czy to by było takie dla niego, wiesz, fajne czy, czy on by się tak otworzył jestem Czemu? tego ciekawa. Nie, myślę, że to super a um, też myślę, że jeżeli na przykład zgłoszą się do ciebie faceci, w ogóle może jak teraz mężczyzna jakiś y, słucha tego podcastu, tego odcinka, i chciałby wziąć udział, to niech to mnie napisze, ja przekazę Tak na Martę, To by było ekstra. I myślę, że jak ktoś się jakby zgodzi, i, albo zgłosi do ciebie, to myślę, że ma na taką otwartość w sobie, że też chce spróbować i też chce, żeby to, co on tam robi, żeby też fajnie wyszło. Nie? Więc mi się wydaje, że jest. Fotografowana osoba też w jakiś sposób stara, żeby fajny ten efekt był. Tak, super, tak, tak. Super, 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 super. super. ten. Cieszę się, ten. Jestem, nie mogę się doczekać, tak się mówię po polsku. To no, to ja już muszę zacząć część. to robić, bo już po prostu coraz częściej słyszę Marta. Zrób, ja zrób mam. też o mężczyznach. Nawet mój tata do mnie. Boże, zrób o tych facetach, zrób o Kolesiach projekt. <laughs> tata tata na, na pierwsze zdjęcie jedzie A nie? A, Ej, ja myślę, no. Dziadka, dziadka jeszcze masz, czy nie, ale. Niestety nie, ale na pewno by się znaleźli jakiś sta starsi, wiesz, przez znajomych, jakieś właśnie dziadkowie, czy, czy yy, wiesz, ojcowie i tak dalej. No, pomyślimy. Bardzo. Pożyjemy, zobaczymy. Myślę, że fajnie jakbyś kiedyś planowała skończyć ten projekt jeszcze Women Bad Acceptance, to tak. byś go zakończyła zdjęciami siebie ojej, war, bardzo fajny pomysł, wow no, to tak super, pomyślę o tym super, <grym> ekstra super. dzięki wielkie ten za rozmowę trzymam kciuki, ja mam jeszcze bardzo jedną myśl którą chciałam rzucić, a którą ty już w sumie zaczęłaś, pomyślcie czasem o swoim ciele, nie jak wygląda gdzie ma rozstępy i co ma gruba, a co ma chude, ale pomyślcie o swoim ciele jakie zajebiste rzeczy wasze ciało robi w tej chwili w tym momencie trawi oddycha, krew się tam krąży i w ogóle, w ogóle ciało jest mega fascynującą rzeczą, jak się regeneruje, jak, jak cały ten organizm żyje, to jest mega fascynujące, więc pomyślcie, co ono wa dla was robi, żebyście mogli żyć, pomyślcie, co fajnego robi, żebyście mogli biegać, że widzicie słońce, macie oczy, czujecie zapachy, czujecie smaki, to jest wszystko wasze ciało i wasze ciało jest zajebiste i robi fajne rzeczy, więc przestajmy się katować i męczyć i nękać po prostu tym, jak wyglądamy, jak byśmy chcieli wyglądać. Dołączam się do tej prośby, pięknie powiedziane. Słowo, słowo na niedzielę. Czasem ci zdarzają monologii na koniec. Dobra, dziękuję wielkie. A Wam też dziękuję. dziękuję. To już, to już koniec tego odcinka. I że Wam się podobało, to polećcie trzem osobom. Przesąd praski głosi, że jeżeli nie polecicie tego odcinka trzem osobom, to będziecie mieli trzy tygodnie złego seksu. To jest naprawdę? Nie, bo być miałabym teraz na bieżąco. Nie jest prawda, ale i tak polec się dalej. Chciałabym, żeby ten podcast się do jak największej ilości, ilości ludzi dostał. Możecie mnie znaleźć oczywiście na Instagramie, na Facebooku. Możecie do mnie napisać. Niedługo też będzie strona internetowa. Mówiłeś o tym chyba w trzecim odcinku, że będzie, ale będzie. A jeżeli ktoś z was miałby jakiś fajny temat. Ja mam bardzo dużo. Na przykład chciałabym kogoś, kto by mógł o swoim pierwszym razie opowiedzieć e, o kimś, kto na przykład ma jakiś fajny fetysz, o kimś, kto na przykład chciałby opowiedzieć o penisach, już mówiłam wcześniej, o menopauzie, ktoś, kto jest starszy i na przykład lubi uprawiać seks. I w ogóle mam jeszcze miliard tematów. Mam tyle tematów, że będę ten podcast do emerytu nagry nagrywać. To są tylko takie pomysły. <ślesz> Jeżeli coś z Was zrezonuje na jakiś temat z Wami, to się do mnie odezwijcie. Ja was bardzo bardzo całuję. To było przy zapalonym świetle Izoria Blue. Cześć. Cześć, dzięki. Hej.